Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken, a przed nami kolejny kursik. Dzisiejszy kursik będzie bez zbędnego gadania. Będziemy wieźli czekoladki w postaci prezentów dla oczywiście dzieci od Świętego Mikołaja z fabryki czekolady Świętego Mikołaja. Będziemy wieźli te czekoladki do Rumunii, do Restiki, czy jakkolwiek ta miejscówka się nazywa. Resita. Nie wiem, jak to się czyta, nie znam rumuńskiego. Natomiast mamy Volvo, które było w poprzednim odcinku. No, moi drodzy, jest nasze Volvo. Odpalamy. Ja wam włączę oczywiście muzyczkę świąteczną. Na długich będziemy lecieli. A co, będziemy sobie żałować? Także ja się zamykam, zapraszam do oglądania i drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, jeśli te filmiki Ci się podobają. Szykuję jeszcze dla Was kilka poradników. Lecimy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. We'll be right back.
kursie do skrętu w lewo. Kretyn na czołówkę. Mam nadzieję, że wyjadę stąd, widzowie. Dobra, wyjadę. No wjechał mi na czołówkę baran. Jak widać, słuchajcie, nie tylko ja wyjeżdżam na czołówki. Na szczęście mi auto trochę słabo uszkodził, no ale jednak bez serwisu się nie obejdzie. A to peszek. Ale dla widza nagrywam tą serię świąteczną. Też mi się to kompletnie nie opłaca, jeśli chodzi o, wiecie, finanse. Ale pierwszy raz mam taką historię, bo oczywiście było masa sytuacji, że ktoś mi tam w naczepę wjechał, wiecie, wyjechał. To się zdarzało, ale nigdy nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby ktoś na czołówkę poleciał. O, przy okazji, widzowie, miasto odkryliśmy, widzicie.
Staram się też tutaj przy okazji te misje wypełniać właśnie z odkrywaniem miast, żeby mieć, wiecie, jak najwięcej odkrytej mapy. Tamten procent odkrytej mapy, no nie oszukujmy się, u mnie jest dosyć słaby, moi drodzy, także staram się coś tam poodkrywać fajnie. I przy okazji mamy przyjemne z pożytecznym, fajny kursik. Już jesteśmy prawie u celu. Też ja widzę, widzowie, że wy lubicie te dłuższe odcinki, dłuższe trasy. Ktoś tam też mi ostatnio pisał, że chętnie by obejrzał, jakbym zrobił jakąś ponad 2000 km trasę, bo moja rekordowa była 1700. No, myślę, że jakbym do tego dobrze przysiadł, to i jestem w stanie taką trasę, myślę, że bez problemu, moi drodzy, zrobić. Dla widza pewnie, że tak. Póki co na razie robimy to z eventu, no bo wiecie, mi to też sprawia frajdę, a jeśli mogę troszkę też, mimo że mam te misje już wykonane, ale mogę cel w społeczności troszkę tam jeszcze dobić, to dlaczego nie? Przynajmniej zrobię coś pożytecznego. Co to tu? Iwona w ogóle przestała się odzywać, widzowie. Chyba tu, no bo jest. I powiem wam tak, tutaj jest tak mało expa za to wszystko, że ja tutaj, jeśli chodzi o te zlecenia świąteczne, zresztą sami zobaczycie, to ja tutaj się nie spinam, po prostu sobie jadę. Odstawiam na gotowca, nie chcę mi się, wiecie, nawet bawić z tym, bo jest i tak mało expa, więc to i tak nic by nie zmieniło, bo zobaczcie, chociaż to mogłem do przodu chociaż podjechać, ale kara za uszkodzenia, nie z mojej winy, no. No dobra, no zobaczcie, 120 expa, 16 tysięcy, no nie jest to, jak widzicie, niestety zbyt opłacalne. A wydarzenie mam już skończone, także jak coś tam jeszcze zrobię, to na pewno zobaczycie, ale myślę, że już następny odcinek to już będzie normalna trasa, porządna, długa. Także do zobaczenia w następnym odcinku i będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię proszę, zrób to, żeby być na bieżąco z Eurotrackiem i nie tylko Eurotrackiem. Trzymaj się, cześć!